Mówmy analiza ryzyka w zakładce Wszystkie zasoby i dokumenty RODO. Jest wiele technik sporządzania analizy ryzyka. Tutaj mamy akurat wykonany ładnie w pliku Excel. Oczywiście analiza ryzyka, żeby była poprawnie sporządzona, musi posiadać swoją instrukcję. Ale załóżmy, w instrukcji mają wszystko określone i w tej zakładce wszystkie zasoby i dokumenty RODO, czyli odnosimy się tylko do tych dokumentów w zakresie zagrożeń i podatności, czyli mamy zagrożenie, mamy podatność, jaką tutaj występuje współczynnik prawdopodobieństwa, czyli jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia w skali od 1 do 5, tak, bo to jest taka skala i tak samo współczynnik skutku, tak samo od 1 do 5 i współczynnik ryzyka i ten może występować w skali od 1 do 25, tak, bo 5 razy 5 jest 25 i zalecenia, które chcemy tutaj zastosować. To wszystko mamy tutaj zrobione w ramach naszej zakładki. I przyjrzyjmy się poszczególnym zagrożeniom, czyli jak to liczymy, tak? Mamy główne zagrożenie przed przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej i dla niej. Osobno określamy współczynnik prawdopodobieństwa i współczynnik skutku, ale też mamy podatności przy nim występujące. Jeżeli dana podatność nie występuje, nie bardzo wiemy jak ją określić, to piszemy sobie tutaj 0. Wtedy nam się zeruje ta zakładka, a tutaj sobie wpisujemy w zależności, co chcemy zrobić, doskonalić system weryfikacji, albo nie wiem, sprawdzić ten system, tak, bo nie wiemy co mamy zrobić, żebyśmy po prostu wiedzieli, na czym stoimy wykonując tą analizę. Jeżeli już mamy wszystko określone, postanowimy, że mamy tą czynność i na przykład mamy tutaj zagrożenie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej. To znaczy niekoniecznie to jest tak, że możemy przetwarzać i nie mieć podstawy prawnej, po prostu ludzie nie znają podstawy prawnej, przykład, Monitoring telewizyjny, żeby mówić z punktu widzenia RODO, najpierw trzeba spełnić zapisy kodeksu pracy, a zwłaszcza spełnić te punkty, które on w swoim artykule wymienia, co ma być zrobione, żeby tutaj weszło RODO i realizowało. Jeżeli nie mamy spełnionych takich kodeksów, no to wtedy wpisujemy w monitoringu tutaj określone zalecenia, że mają być spełnione i dopiero będzie. Jest tutaj taki ciekawy wpis: brak monitorowania, wdrożenia proces przetwarzania danych osobowych, brak planów audytów. No, w sumie powiedzą, wszystko to Jody, bo to joda ma audytować. I tu jest pewien rozdźwięk. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w spółce, w firmie jest Joda, czyli inspektor ochrony danych i audytor, to ten punkt się tutaj rozjeżdża. Dlaczego? Ponieważ Płodo wraz z ministrem finansów, czyli tym, który wymyślił instrukcje od audytów, dogadali się, że ci ludzie, jako niezależni od siebie, nie mogący na siebie wpływać, mają rozdzielność w zakresie RODO. I o ile Joda jest od zgodności przetwarzania danych osobowych, czyli całego globalnego układania, Czyli rozporządzenia RODO, ustawy i rozporządzenia oraz polityki ochrony pod tym względem sprawdza, to zgodność instrukcji wewnętrznej, na przykład IT, z polityką ochrony sprawdza audytor. Taki rozdział ustalono, takich tematów się trzymamy. Więc tutaj musimy o tym pamiętać. I teraz. Jak te zagrożenia tu wypisujemy, bo tutaj możemy mieć wątpliwość, na przykład brak lub niewłaściwe wdrożenie procedury przyjmowania danych osobowych. No okej, okay, ale na przykład procedury mamy dobrze przyjmowane w zakresie rekrutacji, oceny pracowniczej, tak? Natomiast mamy słabo wdrożone w zakresie newslettera, bo tu wypisujemy. Teraz są różne szkoły, ale tak naprawdę chyba najwygodniej będzie przyjąć, w zakresie od wielkości firmy. Jeżeli jest to mała firma, to analizyka ryzyka będzie jedna. Zrobimy po prostu jedną. Jeżeli jest to duża firma z dużymi pionami strukturalnymi, które mają dosyć mocno rozdzielenie przetwarzania, to możemy iść w drugą stronę na dwa sposoby wykonać analizę ryzyka. Analizę ryzyka możemy wykonać po czynnościach przetwarzania i tutaj będziemy mieć na przykład monitoring ekonomiczny i w tej analizie ryzyka będą skreślone wszystkie komórki przetwarzające czyli właściciel aktywu, biuro do spraw finansów i na przykład osoby uczestniczące w tym procesie czy komórki organizacyjne, czyli cały ten według rejestru czynności przetwarzania czyli RCP. Według tego możemy zrobić. Jeżeli nie chcemy tak przekrojowo, bo ludzie się mogą buntować, możemy zrobić pionami organizacyjnymi, gdzie w pionie organizacyjnym, na przykład, tu mamy pion biura pracy, czy HR, jak go tam nazwaliśmy. I tu mamy do ewidencji czasu pracy, czyli mamy według cyklu życia. No i tu od razu nam się nasunęło tutaj RCP, to nie jest rejestr czas czynności przetwarzania, dlatego użyłem skrótu RCP, czyli rejestr czynności Przetwarzania, tylko rejestr czasu pracy. Ponieważ była to starsza nazwa, to przyjmuje RCP, a tam nazywam RCP, stąd rozbieżności. Oczywiście wiele osób zajmujących się rodoburzy się, no ale to nie jest moja wina, bo jak sobie wprowadzali dokumenty, to oni nawet się nie konsultowali z nikim, aby byli w wieży z kości słoniowej i zapisali, że. RCP to będzie skrót i potem wszystkim się mylą, bo RCP jako rejestrator czasu pracy jest już dosyć mocno znaną skrótem i to przyjęty, no i tak jest. Ale w każdym razie drugi sposób może być według cykla życia, cyklu życia danej komórki. Cykl życia został narzucony instrukcją UODO. I warto go stosować, bo jeżeli łodo coś zastosował i zobaczy potem cykl życia, to zrozumie, ale dla mnie to jest też bardzo praktyczne narzędzia, ponieważ komórka może sobie rozpisać, gdzie w tym cyklu życia uczestniczy, w jakim kontekście. Czyli na przykład istnieje sobie wywiedzenie czasu pracy, ale danych już nie usuwa, bo robi to jakaś inna komórka, albo istnieje, tak? albo co ma nieokreślone. Więc możemy to po prostu rozdzielić na wiele sposobów, w zależności od tego, co chcemy. Wróćmy do naszej zakładki. W naszej zakładce następne zagrożenie, które będziemy sobie w różnych podatnościach rozpatrywać, to jest naruszenie obowiązku informacyjnego. Tak, i mamy tam dwa przypadki, kiedy bezpośrednio od osoby lub niebezpośrednio od osoby, ale podaktycznie podatności są bardzo zbliżone i sobie je tutaj rozpatrujemy. I na przykład w Według podatności, BlackRock, w się szkolenie z zasad ochrony danych osobowych, to nam wyjdzie w wyniku na przykład monitoringu. Tak? Brak, w miarę sporządzenia wzorów dokumentów, obowiązku informacyjnego, to jest bardzo częsty przypadek. I tutaj, im więcej tych niewłaściwych wzorów, tym większy współczynnik prawdopodobieństwa i współczynnik skutku, że dojdzie do naruszenia praw i wolności, bo to jest dosyć najczęstsza. I tutaj na przykład. Typowym takim zagadnieniem będzie fakt, że w obowiązku informacyjnym piszemy retencję 90 dni, tak? Bo to na mailach 90 dni, że będziemy przyjmować, a potem nie realizujemy tego. Czyli ten obowiązek ten naprawdę jest niewłaściwie sporządzony, bo jeżeli nie realizujemy tej czynności, to tak się dzieje i tutaj pamiętamy, że że jesteśmy inspektorem ochrony danych, to nie zajmujemy się, że ktoś tam ma coś tam w instrukcji IT napisane inaczej, bo inspektor monitoruje właśnie zgodność przepisów RODO z tym, co robią i ewentualnie polityki ochrony, tak? Natomiast nie zajmuje się zgodnością wewnętrznej instrukcji, bo tym zajmuje się audytor wewnętrzny. Trzeba o tym pamiętać, że w rozgraniczeniu stąd będą podejścia. Joda może opiniować podręcznik, ale nie zajmuje się jego zgodnością, więc tutaj będzie miał odpowiednie zalecenia. Jak wtedy wykonujemy czynności? Podnosimy sobie współczynniki, tak? Nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak określić, to sobie możemy coś to wypisać. Tu piszemy 0. Przykład, właśnie jest z tą naszą skrzynką, tak? Skąd będzie wynosiła ta skrzynka? Wyobraźmy sobie, że mamy skrzynkę. No i wszyscy twierdzą, że OK. Ale żeby napisać naszą skrzynkę, bo ktoś chce wysłać CV, to on musi wejść na stronę. OK. Musi wejść na stronę, wchodzi, wypisuje maila. Posiadamy skrzynkę mailową do wysyłania tych CV, ale nazwę skrzynki można skopiować. I załóżmy taką sytuację, że znajomy znajomemu przesłał samą skrzynkę. I ktoś wysyła. CV, ale czy spełniliśmy obowiązek informacyjny w myśl RODO. No, tu nie bardzo, dlatego warto na takich skrzynkach ustawić autoresponder. Nieważne jaki mej przejdzie, zawsze zwrotnie zwraca się jaki mamy obowiązek informacyjny do spełnienia. Po prostu odpowiada. Teoretycznie przepis mówi, że najpierw trzeba poinformować, zanim się zbierze, tylko że tutaj bronimy się faktem, że jak przyjdzie coś na maila, to automatyczny responder od razu odpowiada. Czyli tak na dobrą sprawę, zanim odczytamy te dane, czyli przetworzymy, to spełniliśmy obowiązek informacyjny, tak? Ale nic przypadkowo tam nie trafia, więc przeważnie, ktoś wysła CV, to wie, że chce wysłać CV, może nie zna szczegółów to jest administratorem i wtedy spełniamy ten Obowiązek jest to forma wytłumaczenia się z tego jak z tego wybrnąć. Możemy rozpatrywać dalej naruszenie obowiązku informacyjnego w przypadku stosowania, np. przykład monitoru ingowizyjnego. Wyznaczamy tą zasadę ze względu na to, że jest tutaj specyficzny obowiązek monitoringu wizyjnego, tzw. Tak strefowy, tak? czyli w strefie musimy informować i musimy tego pilnować. I tu uwaga, jest tutaj zasadnicza różność, co gdzie umieszczamy. W tej zakładce przeważnie umieszczamy informacje takie globalne. Mamy oznakowany monitoring, nie mamy. Natomiast w drugiej zakładce, tutaj wrócę do moich wcześniejszych publikacji, następuje monitoring wizyjny i na przykład monitorujemy sobie monitoring obwodowy albo tak zwaną fotopłapkę. I wtedy, no to gdzie wtedy tą analizę ryzyka zrobić? W tym zakresie, że ktoś wchodząc w zakres fotopłapki nie będzie wiedział, że ona tam jest umieszczona na monitoringu. Możemy to zrobić w czynności przetwarzania monitoring wizyjnego jako zagrożenie lub w tej głównej zakładce, ja stoję i jestem zwolennikiem rozwiązania, że właśnie czynność przetwarzania ustawiamy. Zakładce czynności przetwarzania, to jest to taka pewna czynność dynamiczna, którą zniesiemy. Tam jest taka bardziej globalna, jak wygląda sytuacja, ale to już organizacyjne można sobie samemu się połapać. No ale wtedy zakładka zniknie nam w tamtym opracowaniu, jak fotopłatkę zlikwidujemy, tak? A tutaj w czynności będzie, że ta fotopłatka już nie istnieje, ale gdzieś sobie tam istnieje, więc w zależności jak sobie przyjmiemy. Ja takie sprawy dynamiczne wrzucam w czynności przetwarzania, czyli w procesy przetwarzania, które tutaj rozbudowuję. One są wtedy bardziej dynamiczne i zmieniam tylko jedną zakładkę, ponieważ tych zakładek stałych jest bardzo dużo. No to już jak sobie praktycznie ktoś rozwiąże, tak będzie miał. Rozpatrujemy dwie zasady ochrony prywatności w fazie projektowania i w fazie domyślnej ochrony prywatności. Pamiętajmy, że jeżeli Mamy maila jakiegokolwiek i nie bardzo wiemy, czy on jest służbowy, czy prywatny, to z zasady ochrony, domyślnej ochrony prywatności stosujemy, że on jest prywatny, tak? czyli jest daną osobową. Chyba, że już potem potwierdzimy, że to typowo służbowy, to tak jest, albo z domeny to wynika. No w każdym razie, przeważnie ludzie mają maile inicjały imienia i nazwisko tak albo inicjały coś zbliżające, no to widać nawet, jeżeli to jest w domenie służbowej, to pamiętamy, że e rodo wypowiedziało się, że jest to dana osobowa. Oczywiście całe te procedury tej zakładki możemy nie określać, jeżeli nie mieliśmy nigdy fazy projektowania. tak jesteśmy inspektorem od pół roku. sprawdzamy, co mamy i nie było fazy projektowania, no to tą zakładkę ocenią na zero albo Nikt nie wie, jak to było, jak to projektowali, tak? Bo firma istnieje. Ale jeżeli coś się dzieje i tutaj właśnie w fazie projektowania pominięte te rzeczy, no to tu będą wysokie prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności. I o tym pamiętamy. Naruszenie potem zagrożenie, naruszenie wymogów dotyczących powierzenia przetwarzania danych. I tu mamy dwie wersje. My możemy powierzać dane, lub my możemy przyjmować w powierzenie danych. Czyli, raz jesteśmy administratorem, który powierza dane procesorowi, a z drugiej stronie jesteśmy procesorem. I tutaj musimy sobie pilnować niektórych zagadnień i spraw. Na przykład. Niewłaściwe prowadzenie rejestru, tak. No ale żeby powiedzieć, czy właściwe jest prowadzenie rejestru, czy nie, to musi być jakaś instrukcja. I teraz, o ile to jest polityka ochrony danych osobowych, tak, w firmie, to, a jest to na przykład spółka, no to zarząd musi ją przyjść. Zanim to tam się przerobi przez te wszystkie procedury, no to trochę czasu zajmie. Warto jest mieć taką furtkę, że na przykład administrator może przyjąć procedurę. Jeżeli nie ma tej procedury, a jesteśmy inspektorem i chcemy jakoś zainterweniować w tej sprawie, to wydajemy sugestie w tym względzie. Także jest wiele takich rzeczy doraźnych, których można tutaj zorganizować, zanim zamknie się dokumenty, i oczywiście sobie wszystko to tutaj wpisujemy. Mamy na przykład niewłaściwe sporządzenie wzorów umów powierzenia, tak? bo sprawdziliśmy, i gdzieś tam są. I tutaj, właśnie na tych przykładach, widać, jak ważne jest rozdzielenie. Przykładowo, jeżeli jest to mała firma, to wzory powierzenia to będą mniej więcej jednolite, więc jeśli mamy w jakichś oddziałach, to nie będziemy mieć rozgardiaszu. Tak? Natomiast wyobraźmy sobie, że mamy potężny dział bezpieczeństwa, który zajmuje się ochroną fizyczną. I oni mają swoje umowy powierzenia a do tego mamy jeszcze dział kadr który zobowiązał się, że będzie prowadził ewidencję czasu pracy dla firm podwykonawców i oni mają osobne umowy powierzenia tak i w tym momencie jedni nie domagają to w którym momencie no to wtedy musimy tutaj tą podatność dopisać tak że na przykład zalecenia że zrobić to w dziale Bezpieczeństwa informacji, tak? Albo ochrony fizycznej, tak? To tutaj zrobimy to sobie, wpisujemy w zaleceniach. Odradzam rozbudowywanie podatności o poszczególne komórki organizacyjne, ponieważ to też jest część dynamiczna, i potem nam się to pogubi. Oczywiście tych zagrożeń tam będziemy mnożyć, to bym tu się całymi godzinami rozpowiadał, ale tylko jeszcze podstawowe: brak rozliczalności środków. Organizacyjnych i tutaj sobie na przykład brak lub niewłaściwe prowadzenie polityki ochrony danych osobowych, tak? Przyszli, przyjęliśmy obowiązki, Ody nie ma polityki, u tu już od razu wpisujemy sobie istnienie, tak? No brak tej polityki może skutkować tym, że będzie dużo błędów popełniane, bo ci ludzie nie wiedzą, co mają robić, tak? Natomiast jeżeli nie ma polityki, a jest dużo procedur, to też nie może być. dobrze, ludzie mogą działać dobrze, więc to też jest, nie znamy jakiejś oceny, to tu wpisujemy sobie w zaleceniach sprawdzić. Brak właściwe sporządzania, analizy ryzyka, tak? No na przykład tutaj wykonano kilka w różnych pionach, bo były pionami organizacyjnymi do zrobienia. Rejestry czynności przetwarzania, niewłaściwe poradzenie rejestru kategorii czynności. No wszystkie rzeczy sobie tutaj punktujemy krok po kroku, co chcemy Zrobić, tak samo możemy sobie przejść do zagrożenia niewłaściwe prowadzenie rejestru czynności w systemie informatycznym, tak, czyli tam, gdzie prowadzi się IT. I oczywiście w tym rozwiązaniu jak najbardziej zmierzamy do dzienników logów, tak? bo to tutaj chodzi, żebyśmy wiedzieli, na przykład, że ktoś hasło się próbował, że coś tam zrobił, tak, no systemy rp mocno to rejestrują, ale dzienniki logi trzeba ustawić. Przede wszystkim, ktoś się musi czytać. Samo ustawienie dzienników logów nic nie mówi, dopóki ktoś do nich tam nie zagląda, tak? To tak jak Rosjanie zbudowali linię fortyfikacji wzdłuż granicy z Ukrainą, tak, wojska, które były tam kierowane przez chyba wywiad ukraiński, niby Rosjanie wjechali w ten teren, wbili się. No, bo fortyfikacje nie mają żadnego znaczenia, jeśli ich nikt nie dogląda, nikt nie dopilnuje. I tak samo jest tutaj w rejestrze czynności. Co z tego, że są dzienniki logów, których nikt nie przegląda, i niczego nie wnioskuje. Na przykład mamy, jak trzeba traktować taki rejestr urządzeń nośników służących do przetwarzania danych osobowych. Brak ewidencji. To, to jest poważne zagrożenie. To zależy, tak? No, bo. Pytanie teraz, co z tymi nośnikami? No, jeżeli nikt nie rejestruje tych nośników, wszyscy się wkładają jak chcą, to inny będzie miał wpływ na skutek nieprowadzenia tego rejestru nośników. Tak? No, nie prowadzimy rejestru, czyli nie wiemy, komu dajemy pendrive. Ale ten skutek się zmniejszy, jeżeli założymy tak zwanego blokera na porty. I co z tego, że nie mamy rejestru nośników, skoro nikt obcego pendrive'a tam nie wepnie. Więc te tutaj skutki i zagrożenia będą mniejsze. Jeżeli gdzieś w rejestrze mamy, w naszej analizie ryzyka mamy specjalnie to wyróżnione, że te pendrive tam sobie hulajem, jak chcą i nie są blokowane, no to też ok. Także musimy tutaj ważyć te zagadnienia, które tutaj sobie robimy i analizujemy, ponieważ różnie to może być. Mamy na przykład w IT. Czy muszą prowadzić rejestr podmiotów, którym powierzają dane osobowe? Ogólnie taki rejestr prowadzony jest globalnie w spółce, tylko problem polega na czym innym, że spółka z spółką, tylko teraz pytanie a co z osobami, którym dają takie upoważnienie IT, czyli oni tam do baz danych mają dostęp. No i firma ma umowę, że oni pozwalają, na przykład prowadzimy rejestr czasu pracy, Pozwalamy ich ludziom zaglądać do tego rejestru, ich pracowników, oni upoważniają tą osobę, no ale teraz czy oni to kontrolują, czy oni wiedzą, co tam udostępnia i ma zrobione, a przede wszystkim czy zakres się zgadza. Także w którą zakładkę to wrzucamy i jakie ma to znaczenie. Ale ogólnie skupiamy się na zagrożeniu takim, to takie organizacyjne sprawy będą mieć różne zagrożenie, w zależności jaki będzie kontekst. I o tym pamiętamy, wykonując analizę ryzyka. Że zawsze ta analiza jest pewnym uproszczeniem globalnego problemu, ale to sobie tutaj w zakładce zalecenia możemy rozpisać. Nie wiemy, co wpisać. To na przykład wpisujemy brak procedury w IT. I wcale nie musimy tego cenić, bo po prostu nie wiemy, czy ten brak procedury w IT wpływa na to, czy nie wpływa. Teoretycznie wszyscy mówią, tak, nie ma procedury IT, to, to nie działa. No, ale nie musi być procedury IT, nie musi być napisane. Jeżeli ludzie po prostu tego przestrzegają. Może się okazać, że ktoś kiedyś napisał maila, wszyscy sobie jej do serca i po prostu tak robią. I o tym po prostu pamiętamy, że RODO nie jest w odzerwaniu od całego systemu i inaczej na analizę ryzyka będzie spoglądał inspektor ochrony danych, inaczej audytor sprawdzający tą zgodność, a inaczej pracownik jego przełożony czy prezes kontrolujący sprawę czy zagadnienie.